umożliwienie funkcjonowania obiektów noclegowych, restauracji i placówkami związanymi z sportami zimowymi, czy wydłużenie ferii zimowych z 2 tygodni na 8 tygodni, tak żeby rozłożyć ruch turystyczny. Takie propozycje znalazły się w liście, jakie 5 beskidzkich gmin wysłało do premiera Mateusza Morawieckiego. To tutaj nie chodzi o jakieś chciejstwo, może pazerność, bo tak by ktoś z boku patrząc mógł na to popatrzeć, a ci górale to nigdy nie mają dość albo nie wiadomo jeszcze o co tam chodzi w tym wszystkim. Natomiast musimy wiedzieć, że 80% co najmniej mieszkańców tych miejscowości górskich żyje bezpośrednio lub pośrednio z turystyki oraz z tego, co wypracują. Zima jest tym motorem napędowym całego roku. Autorzy listu przekonują, że sporty zimowe z reguły są uprawiane na świeżym powietrzu, na otwartych i dużych przestrzeniach. Ubrania narciarskie minimalizują ryzyko zakażenia. Szaliki, kominy, chusty osłaniające twarz, rękawice, gogle. Do tej pory był brak w Polsce przypadków ognisk koronawirusa wśród klientów stacji turystyczno-narciarskich. Trudno tak naprawdę te straty opisać na tą chwilę, czy wycenić, oszacować, ale to będą ogromne straty. Uważamy, że część stacji narciarskich po prostu nie przeżyje tego sezonu. Zgodnie z ostatnimi decyzjami rządu, w sezonie zimowym będą mogły działać jedynie stoki narciarskie i to w reżimie sanitarnym. Stacje narciarskie rozpoczynają przygotowania do sezonu, jednak trudno im ocenić, jaki on będzie i ilu narciarzy mogą się spodziewać. Naśnieżanie stoków to duży wydatek. Jeden dzień pochłania nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Brak działających hoteli i ośrodków wypoczynkowych na pewno mocno ograniczy przychody. Dla nas to jest być albo nie być otwarcie w tej chwili, bo my mamy gro gości, którzy mamy na święta zaliczkowanych, na Sylwestra, na pierwszy powiedzmy tam czas po w Nowym Roku. I dla nas to jest w tym momencie, że tak powiem, nóż na szyi, bo musimy te zaliczki wszystkie zwrócić i nie chcą goście w tej chwili przyjeżdżać. Więc jeśli będą takie obostrzenia, dla nas to jest naprawdę już na krawędzi, że tak powiem, bankructwa. W tym sezonie może się okazać, że bardzo popularne w górach będą wyjazdy służbowe, które są wciąż dozwolone. Delegacja do Wisły, Ustronia czy Szczyrku to na razie jedyna możliwość nocowania poza miejscem zamieszkania.